Od nowego roku szkolnego klasy w szkołach podstawowych będą mogły być bardziej liczne. Obecnie maksymalna liczba uczniów w klasie to 25. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje jednak nad rozporządzeniem, które zwiększy tę liczbę do 29. Ma to związek z dziećmi z Ukrainy. O tym Paweł Jędrusik. Jak szacuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, w całej Polsce może być nawet 80 tysięcy dzieci z Ukrainy, które od 1 września zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Ile będzie ich dokładnie w województwie śląskim, tego na razie nie wie nikt. Trudno w tej chwili oszacować, dlatego że jesteśmy w połowie wakacji. Szkoły, no, ja wiem, że rekrutacja się dzieje na początku, powiedzmy, wakacji, czy tam koniec roku szkolnego. Natomiast trudno w tej chwili oszacować, bo to jest gorący czas. Według śląskiej kurator oświaty wszystko wyklaruje się w pierwszym, może drugim tygodniu września, dlatego że to właśnie wtedy ostatecznie kształtują się klasy w szkołach, bo nawet na ostatnią chwilę dochodzi do zmian, choćby z powodu decyzji rodziców. Na większe limity w klasach sceptycznie reaguje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej oni nie będą mieli problemów, bo zlecili to nauczycielom. A czy nauczyciele będą mieli problem? Od wielu lat wskazujemy na zależność, że poziom nauczania jednak zależy od ilości uczniów w oddziale. W większości miast raczej nie spodziewają się problemów z powodu dołączania nowych uczniów z Ukrainy. To dlatego, że liczba dodatkowych osób w klasie będzie zależna od tego, ilu... Są takie pomysły, aby związać wypłatę 800 plus właśnie z taką sytuacją, czy uczeń pochodzenia ukraińskiego uczęszcza do szkoły w Polsce. No i to może spowodować to, że ta liczba uczniów wchodzących do katowickich szkół pochodzenia ukraińskiego zostanie zwiększona, więc przygotowujemy się na to. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami katowickich placówek oświatowych. W przypadku szkół ponadpodstawowych takich limitów nie będzie. Warto dodać, że zmiany, które mają wejść od września, będą oznaczać koniec zdalnej nauki ukraińskich dzieci, które mieszkają w Polsce, ale do tej pory przez internet uczyły się w szkołach w swojej ojczyźnie.